Siemano. Cześć. Po raz kolejny we Władysławowie. Jesteśmy w Ocean Park. Coś takiego. Idziemy to zwiedzić. Bilet nas kosztował 159 zł za dwoje dorosłych dziecko z kartą dużej rodziny. Idziemy zobaczyć, czy warto było wydać. Ale z góry widać, że fajnie. O, czy miał? Tam ma. Taki to by łyknął w całości. Nawet by nie chrupał. Ryby. Frondela. Ale deska. Ale piękna. Ciekawe, ile to jest przysiadają. Karp. Widzisz. Fajta ładna. Mi się to podoba. Mi się szkoda, że nie podpisano. No. To wygląda. Szczupak. To wiadomo, że karp. Szczupak. Okoń. A tu szczupaki. Łososia. Jesiotrowa. Się człowiekami? A super, rekoły. Ale się cieszę, że was spotkałem. Witajcie. Ja mam na imię Łetwalek i jestem przedstawicielem największego gatunku zwierząt, kiedykolwiek żył na naszej planecie, czyli po prostu jestem wielorybem, płetwalem, błękitnym. I wiecie co? Chyba przyszła pora, żeby się w końcu ze sobą przywitać, ale zróbmy to tak oficjalnie, tak jak to robią na wszystkich morzach i oceanach, czyli ahoj! Uwaga, na 3-4, wszyscy głośno i wyraźnie. 3-4, ahoj! Super, brawo, brawo! O właśnie, a przy okazji, czy wy może potraficie machać swoimi płetwami, o tak? Płetwę do góry, tak, żebym widział, komu udzielam głosy i z kim rozmawiam. I tu widzę w pierwszej ławce, co się działa, koleżanka się zgłasza. Słucham. Ile wy żyjecie? Jak ja duży jestem? Ile lat? Możesz głośniej powtórzyć? Ile wy żyjecie? Ile lat macie? Aha, ja mam dopiero 7 lat, a płetwale błękitne średnio żyją około 80. Chociaż zdarza się, że dożywamy nawet ponad 100. Ale taki mój kuzyn, wieloryb grenlandzki, to on dożywa nawet 200 lat. Nieźle, co? A ty ile masz lat? 9. Super. 9? Tak. Powiedz mi, lepiej jest mieć 9 czy 7? 9. Okej. No to co, następne pytanie? Ja sam przyszedłem na świat niedaleko wyspy Kuba. A możemy płynąć w okolicy bieguna, jakiego mamy odpowiednio grubą tkankę tłuszczową, która by nas chroniła przed zimnem. No i tak dorosłego płetwala tkanka tłuszczowa może mieć grubość nawet pół metra. Nieźle, co? O, czekajcie, słyszycie? No jego, przepraszam, zapomniałem. Nie słyszycie, bo to są właśnie te nasze upa dźwięki. No mama nie mała, chyba pora wracać albo spływać, jak się mówił nas pod wodą. Ale to widziałem koleżanka pod ścianą, która pierwsza ławce na jeszcze pytanie. Słucham. Ile was jest? Głośniej. Ile was jest? Ile mam czego? Ile was jest na świecie teraz? Ile nas jest na świecie? No, szacuje się, że w tej chwili nasza populacja wynosi około 4000 sztuk. To niedużo, biorąc pod uwagę to, że około 200 lat temu było nas ponad 100 tysięcy. Ale nasza populacja też pomału i systematycznie wzrasta. No dobrze, to teraz będzie jeszcze ostatnie pytanie twojej koleżanki. No próbuj karmić. O patrzę, cała pudełko chce ci zabrać. Daj niżej. Czekaj. Patrz. Julia. Upuściła? No, puszczę. Chcesz jeszcze? Będziemy do mieścia na
Uciekły. Aż może ta niebieska? Ale skrzecząca. Będą sobie. Kto ma takie ładne pióra? Ha, ba, ba, buka. Kto nad nami ciągle fruwa? Ha, ba, ba, buka. Kto powtarza ciągle w kółko? Ha, ba, ba, buka. Komu wyleciało biurko? Ha, ba, ba, buka. Ba, 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 buka, ba, buka, ba, 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 buka. Kto tak ładnym głosem śpiewa? Masz pojemnik. Zegarek mi zje. Pogryzłem je papugi. No, i twój zegarek. I uśmiecha się nawet. Kalmarek. Ależ ten to wielki. Gigantyczny, co? Chyba tak. Chyba tak, a tu co mamy? Szarka. Na szajk to na pewno nie prawdziwe jeżnaje, bo wątpię, że taki mały jest. Ale ma wąsy. Ten podchodzi do lądowania, uwaga. Rekin. A młot wykiprował w tujach. Ja, 360 stopni. Tutaj jakaś żaglówka wręcz. Pająk zgaduje, że z Japonii. Żaglica. Bardzo lubię. O, prawie jak w Zakopanem. Puchatka. No i mamy plac zabaw. Nie, chyba. Chyba nie mamy czasu na to. Płaszczka.
jest ryba piła. Mózg waży 9 kg. Tutaj mamy rafę koralową. Murena wyłazi. Tutaj kończy się nasza oceaniczna przygoda i etap zwiedzania. Zapraszamy do aktywnego korzystania z atrakcji i parku. Ahoj! I co, i do zobaczenia w kolejnej podróży! Cześć! Cześć!